Dzień dobry, Anna Kluwak. Witam Państwa serdecznie w świątecznym wydaniu programu W Cztery Oczy. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Pani wójt, budżet gminy Kłodawa na 2020 rok przyjęty. Jakie nowe inwestycje, nowości czekają nas w gminie Kłodawa w przyszłym roku? Cieszę się bardzo, że radni zaakceptowali propozycje budżetu, jakie przedłożyłam, a budżet faktycznie i kwotowo historyczny, bo będzie dobiegał do kwoty 60 milionów, ale też inwestycyjnie. Co prawda nie mogliśmy sobie pozwolić na realizację inwestycji tylko z naszych środków. Musieliśmy też przewidzieć deficyt, który pokryjemy kredytem. Natomiast ten deficyt to właśnie są nasze inwestycje, jak zawsze na wysokim poziomie. Bardzo ważne dla mieszkańców, dla gminy, dla tych wszystkich, którzy nas odwiedzają. A jest to głównie budowa żłobka i przedszkola w Kłodawie. Bardzo duża inwestycja i bardzo oczekiwana przez mieszkańców. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, bo tak przy rozbudowującej się gminie, przy takiej ilości mieszkańców nowych, którzy do nas przybywają i u nas inwestują, niestety nie zawsze nadążymy z tą infrastrukturą. W związku z tym na te sieci też przewidujemy duże środki w naszym budżecie. Rozbudowa, modernizacja dróg gminnych, też dofinansowanie, współfinansowanie modernizacji dróg jakże ważnych, bo są głównym takim szkieletem komunikacyjnym w gminie. Mówię o drogach powiatowych, tudzież dobudowa placów zabaw, budowa skateparku, dofinansowanie, tak jak zawsze zostaliśmy na tym samym poziomie dofinansowania biletów miesięcznych dla naszej młodzieży jeżdżącej do szkół na terenie miasta Gorzowa. Też dofinansowanie do wymiany pieców. Mówimy tutaj o zdrowym środowisku, w związku z tym taki nacisk z naszej strony i w corocznym budżecie takie środki przeznaczamy. Też dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni, tam gdzie nie mamy w miejscowościach jeszcze rozbudowanej sieci kanalizacyjnej. Dobiegnie końca budowa Centrum Kultury w Kłodawie, w związku z tym i to centrum ożyje i też oferta kulturalna nasza. W związku z tym myślę, że tak jak zawsze w gminie Kłodawa front inwestycji bardzo duży, jesteśmy do tego przygotowani, mamy przygotowane lub w trakcie projekty na te zadania, rozbudowę ścieżek oczywiście, bo korzystamy tu w ciągłości z dofinansowania z ZIT-ów, czyli lubuskiego programu operacyjnego, dofinansowania, o które będziemy się starać, to też pewnie ze środków rządowych na modernizację dróg gminnych, tudzież wszędzie tam, gdzie się pojawią te możliwości, będziemy starać się, żeby nasi mieszkańcy, podatnicy, sympatycy nasi odczuli to, że oprócz tego, oprócz tych środków, jakie my mamy zagwarantowane w budżecie, będziemy też je pomnażać, starając się aplikować o środki zewnętrzne. To pomoże nam na realizację jeszcze większej ilości zadań. A łatwo było spiąć ten budżet i wybrać te najważniejsze inwestycje dla gminy? Czy były gdzieś tam takie małe spięcia, że która inwestycja jest ważniejsza? Tak, pani redaktor ma rację, to zawsze jest wybór, co jest ważniejsze dla mieszkańców, tym bardziej, że prowadzimy od wielu lat taki zrównoważony budżet dla wszystkich sołectw, czyli w każdym z sołectw, 11 sołectw gminy Kłodawa, realizujemy zadanie, które przez mieszkańców jest priorytetem, a oczywiście mieści się w naszych możliwościach finansowych. W związku z tym, że na gminy jednak spadły zadania zewnętrzne, za którymi nie idą do końca środki finansowe. W związku z tym nie zawsze możemy sobie pozwolić na realizację szerokiego spektrum naszych zadań, do których nie zawsze mamy dofinansowanie. No niemniej jednak oświata, opieka społeczna będą zawsze naszymi priorytetami i będziemy tutaj dofinansowania z naszej strony robić, aczkolwiek szkoda, bo moglibyśmy z tych środków, nie musielibyśmy jako gmina Kłodawa brać kredytu na inwestycje, a moglibyśmy albo tych inwestycji robić więcej, albo realizować zadania jeszcze w szerszym zakresie, jeżeli chodzi o finansowanie budżetu, o obciążenie budżetu. Faktem jest, że nasz budżet ma bardzo małe zadłużenie i możemy sobie pozwalać na to, czyli jeżeli w programach zewnętrznych pojawią się takie możliwości, to jesteśmy gotowi zarówno projektami, jak i wkładem własnym na przyjęcie każdych środków i realizację jeszcze większej ilości tych zadań dla mieszkańców.
mieszkańców. Oprócz tych zadań twardych oczywiście kultura, oświata, seniorzy, sport, nasze imprezy, tak zwane te miękkie dofinansowania i imprezy dla mieszkańców i plenerowe i te, które się odbywają w sołectwach co roku i nasze te sztandarowe będą miały miejsce oczywiście, bo jest to możliwość spotkania z mieszkańcami, integracji, porozmawiania o problemach, które na co dzień się nam pojawiają. Ale też, że tak powiem, robienia na przyszłość perspektyw, jeżeli chodzi o oczekiwania na pograniczu gmin, miasta z gminami, rozwoju komunikacji publicznej, takie, które na co dzień są w codziennym życiu nam potrzebne, z dojazdem, z naszą infrastrukturą i oświatową, i jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jesteśmy przygotowani. Właśnie Państwo nie macie problemów z budżetem, bo gmina Kłodawa znalazła się w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o najbogatsze gminy województwa lubuskiego. No, osiedlają się u nas mieszkańcy, którzy finansowo dają nam też zaszczyt dofinansowanie do naszego budżetu, a to jest związane z tym, że ci, którzy się meldują lub oświadczają wobec Urzędu Skarbowego, że zamieszkują u nas, tworzą razem z nami ten budżet i ten budżet razem, drodzy Państwo, realizujemy. W związku z tym namawiam cały czas do tego, żeby inwestować, żeby meldować się lub też przybywać do nas, do gminy Kłodawa, a w kwietniu rozliczać nasze PIT-y, CIT-y właśnie dla naszej gminy. No bo mówi się, że właśnie to Kłodawa jest taką sypialnią Gorzowa, bo większość miast, dużych miast w Polsce ma takie właśnie okoliczne małe miejscowości, gdzie ludzie tam na co dzień żyją, ale już właśnie pracują w większych miastach. Tak, jesteśmy tego świadomi, że będąc samorządem na pograniczu dużego samorządu, współpracujemy ze sobą, a to właśnie wiąże się z tym, że budujemy do siebie drogi, ścieżki rowerowe. Jestem świadoma tego, że mając dwie szkoły podstawowe duże, ta nasza młodzież czy mieszkańcy, którzy u nas się osiedlają, nie zawsze u nas długo przebywają, może czasem przebywają tylko po to, żeby przenocować, ale też muszą się dostać do tych miejsc pracy, szkół, przedszkoli, w związku z tym są i nasze wspólne plany, i plany zagospodarowania przestrzennego, i plany inwestycyjne. One muszą się ze sobą łączyć, ponieważ tak jak wspomniałam, jest to pogranicze, ale tak naprawdę jesteśmy takim jednym wielkim organizmem, jeżeli chodzi o miejski obszar funkcjonalny, czy też współpracę samorządów w ramach Związku Celowego Gmin MG6. Jak już Pani wywołała Związek Gmin MG6, no to niestety od przyszłego roku wszystkich nas czekają podwyżki opłat za wywóz odpadów. Jesteśmy na przełomie otwarcia ofert na wyłonienie nowego oferenta, który podpisze umowę ze Związkiem Celowym. Trudno teraz powiedzieć, czy to będą podwyżki. Można tylko prognozować, a to dlatego, że przepisy odgórne, które są nakładane na nas i prawem krajowym i unijnym, wymagają coraz większych obostrzeń, które musimy spełniać, jeżeli zależy nam na ochronie środowiska. A wiąże się to oczywiście z kwotami. Jesteśmy producentami śmieci i wszyscy musimy za te odpady, za ich utylizację, za wywóz płacić. W związku z tym, jeżeli ta podwyżka będzie, to drodzy Państwo, no my wszyscy jesteśmy tego, nie powiem, że przyczyną, ale zależy nam wszystkim na ochronie środowiska, na dbałości. Myślę, że już sposób też myślenia nas wszystkich się zmienił i zależy nam na tym, żeby te odpady były odbierane i w sposób ciągły, i były też segregowane, żeby mogły być spożytkowane po raz wtóry. A wracając do inwestycji, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to ważną inwestycją była ta ścieżka rowerowa wokół jeziora w Kłodawie, gdzie w przyszłym roku pojawią się kolejne ścieżki. A w przyszłym roku, drodzy Państwo, złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki w stronę Mironic. Wykonaliśmy ścieżkę Gorzów, z Gorzowa do Chwalęcic. Gorzów wykonywał, my z Chwalęcic do Kłodawy. Następnie kolejnym etapem była Kłodawa-Wojcieszyce i dalej
do drogi krajowej na Szczelce i kolejnym etapem jest inny kierunek tutaj na Marwice i będziemy, pierwszy etap będziemy realizować budowę ścieżki z Kłodawy do Mironic, następnie będziemy aplikować o dofinansowanie ścieżki z Mironic do Santocka i dalej w kierunku Marwic. Kolejny w planie ze starostwem powiatowym rozmawialiśmy, tworzony jest projekt, być może już jest na ukończeniu budowy też ścieżki w stronę Różanek, z Wojcieszyc do Różanek, ale przedtem, przed nami też dokończenie inwestycji modernizacji tej drogi. Mówię o wspólnej inwestycji z powiatem. To ważne właśnie, żeby mieszkańcy zarówno gminy Kłodawa, jak i Gorzowa przerzucili się właśnie na rowery? Tak, to zdrowie nasze, drodzy Państwo. O ile w Gorzowie nasi mieszkańcy mają miejsca pracy, to też zapraszamy i myślę, że tak się to odbywa, bo to jeżeli chodzi o morsy, o tych, którzy biegają, którzy cyklistów, którzy jeżdżą, to tak naprawdę my udostępniamy te piękne tereny, bo mamy piękne walory przyrodniczo-turystyczne. 65% powierzchni stanowią lasy, w związku z tym, tak jak wspomniałam, współpracujemy ze sobą. To są miejsca pracy, to są miejsca wypoczynku, ale też my jako gminy też zapewniamy w swoich planach zagospodarowania przestrzennego tereny, które mogą służyć pod działalność gospodarczą, czy też przemysł nieuciążliwy. A jakie imprezy czekają na nas w przyszłym roku w gminie Kłodawa? Sztandarowa majówka kłodawska. Już teraz Państwa zapraszam 23 maja. Nasze zawody strażackie, strzeleckie, wędkarskie. Dzień seniora wielki, wielka gminna wigilia. Tudzież te spotkania, które są dedykowane dla młodzieży. A więc Słowik Kłodawski, obóz letni, który już zawsze w lipcu jest i dla seniorów, i dla naszych dzieciaczków. Kalendarz imprez jest bardzo obfity i myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. W związku z tym już teraz Państwa zapraszam. I w tym miejscu musimy niestety już kończyć, ponieważ czas naszego programu powoli zbliża się do końca. Dziękujemy serdecznie za uwagę i życzymy Państwu zdrowych i wesołych świąt. Widzimy się po świętach Bożego Narodzenia. Dziękuję serdecznie Pani Wójt. Proszę przyjąć życzenia radosnych, pogodnych, zdrowych świąt Bożego Narodzenia i niech atmosfera przemiłych spotkań z rodziną, z bliskimi przeniesie się z Państwem, z nami wszystkimi na wszystkie dni nadchodzącego nowego roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję.